Drodzy Państwo, mamy to. Legia ma za sobą już 1/4 drogi do fazy grupowej Ligi Mistrzów. I to pokonując tak wysoko stawiany przed tym spotkaniem zespół Bodo Glimt, który miał być taką ścianą nie do przejścia dla zespołu mistrza Polski. No po prostu mieli zostać zjedzeni. I pewnie niewiele osób zakładało, że Legia wygra ten dwumecz aż 3 bramkami przewagi. Ale też, żeby być szczerym, muszę wam przyznać, że po tym pierwszym meczu Legii w Norwegii, w którym naprawdę zespół mistrza Polski zagrał kozacko, to mimo to trochę obawiałem się, że Legia podejdzie może na zbyt wielkim luzie do tego rewanżu, ale myliłem się. Przez pierwsze pół godziny nie mieliśmy zbytnio akcji ofensywnych zespołu Legii Warszawa. Ale też nie zgodzę się, że Legia zagrała ten fragment słabo, bo uważam, że mimo wszystko był to pewien plan na to spotkanie. Bo mimo, że Bodo było znacznie częściej przy piłce w tej pierwszej połowie, to taką najgroźniejszą sytuację stworzyli sobie dopiero w 33 minucie, gdzie tam jeden z zawodników Bodo wyszedł sam na sami i zmarnował patelnie, strzelając tam w róg stadionu w ogóle. Bo już w 36 minucie ten boski Mahir Emreli, który w ostatnim meczu zagrał kozacko, mógł strzelić gola na 1-0. No ale już kilka minut później równie boski Lukinias daje prowadzenie Legii Warszawa. Zresztą po akcji palce lizać. W ogóle Lukinias jest w kozackiej formie. Tydzień temu nawinął, w kulisach jest to pokazane u Legii Warszawa, nawinął jednego z obrońców Bodo jak Bobasa. Dzisiaj zrobił przy golu dokładnie to samo i potem fajnym strzałem pokonał bramkarza. I ogólnie ofensywa Legii jest w naprawdę niezłej dyspozycji. Lukinias, Mahir Emreli, Bartosz Kapustka dzisiaj zagrał całkiem przyzwoite spotkanie. W drugiej połowie Pekhardt, który strzelił przecież bramkę na 2-0. Może w defensywie są pewne luki, pewne problemy. Myślałem, że powrót Juranowicza z Euro 2020 załatwi tą sprawę. Ale było widać, głównie w drugiej połowie, że momentami zawodnicy Bodo Glimt zbyt łatwo wchodzą w pole karne Legii Warszawa. No ale no właśnie, czy jest to aż tak duży problem w momencie, kiedy Legia wygrywa spotkanie do zera? No niby nie, ale lepiej dmuchać zawsze na zimne. Ale bądź co bądź, nie można dzisiaj narzekać. Narzekać będziemy po ewentualnych porażkach. Trzeba dzisiaj się cieszyć. Legia Warszawa minęła Bodo Glimt jak dzieciaka. Umówmy się, 3 bramki różnicy po 2 meczu to jest piękny wynik. I wchodzi do drugiej rundy jak boss. Zagra tam z estońską Florą Tallinn, z którą Legia Warszawa jak najbardziej ma duże szanse wygrać. Także niech ten sen trwa. Ja już naprawdę się stęskniłem za jakimś polskim zespołem w Lidze Mistrzów. Za mojego życia przeżyłem to 2 razy? Chciałbym 3 już. I przy okazji zapraszam do subskrybowania kanału na Facebooka, Instagrama i bądźcie uśmiechnięci.